Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz z kanału Serwis Elektroniki. Dzisiaj taki mały, krótki filmik na temat ciekawego urządzenia, które tutaj do mnie przyszło. Jest to izolator masy firmy Monacor, model FGA30. A chodzi o to, że w związku z tym, że mam bardzo mocno rozbudowany system audio w pokoju przy podpięciu do komputera, mikrofony i inne cuda nie widy, gdzieś w mojej instalacji zapęta się sporadycznie masa, przez co na wyjściu, na wzmacniaczach, na odsłuchu mam delikatny przydźwięk sieciowy słyszany. Nie jest to wina końcówek mocy, nie jest to wina wzmacniaczy, wszystko jest ok. Po prostu gdzieś się zapętla masa, jest problem z wydajnością, nazwijmy to, gdzieś się coś zbudza po prostu i jest drobny problem. Szukałem prostego rozwiązania i dzięki temu, co znalazłem, to co tutaj mam w paczce firmy Monacor powinno rozwiązać problem. Na wstępie, zanim otworzymy tą przesyłkę, zobaczymy co tutaj jest, jak to się sprawuje. Chciałbym podziękować wszystkim widzom kanału Serwis Elektroniki, że jesteście, że subskrybujecie mój kanał, za wszystkich wspierających kanał, komentarze pozytywne, komentarze na maila, które czasami przesyłacie, różne pomysły, które podsyłacie, jeżeli chodzi o kontakt, jeżeli chodzi o rozwój kanału. Bardzo Wam dziękuję, wspiera mnie to i mobilizuje do dalszych rzeczy, żeby Wam coś ciekawego prezentować, pokazywać. Więc super, dzięki wielkie, chłopaki i panie pewno też są. To co? Nie owijajmy dalej w bawełnę, bo to ma być krótki filmik, żaden długi. Otwórzmy sobie tą przesyłkę, sprawdźmy co jest w środku i jak to wygląda. Mamy nożyk. Jest to porządnie zapakowana folia wędrówkową. Kosztowało 84 zł, więc no nie za drogo, nie za tanio. Pytanie, czy sprawdzi się to w moim przypadku, a wygląda to tak. Jest to, tak jak wspomniałem, prosty filtr, separator, oddziela galwanicznie wejście od wyjścia, coś na wzór starych układów wyjściowych i wyjściowych, powiedzmy w wzmacniaczach lampowych, gdzie wejścia były galwanicznie odseparowane. Podobne rozwiązanie zastosowano tutaj w tym izolatorze masy. Oczywiście, jak to się mówi, firma Monacor, model FGA30. Tych modeli jest kilka, różnią się typowo wtyczkami. W moim przypadku wziąłem wersję z mini jackiem, wyjście na cincze, ponieważ będziemy to podpinać do przejściówki jeszcze, z cinczy na jacka i potem będziemy wpinać się typowo do wzmacniacza. Układ banalnie prosty, podstawowe parametry, pasmo przenoszenia od 20 do 30 tysięcy herców, zniekształcenia 0,01%, impedancja wyjściowa 20 kOhmów wejście, sposób transmisji 1:1, zakres pracy temperaturowej od 0 do 40 stopni, wymiary średnica 24 mm, długość 38 mm, łączna długość z przewodami około 40 cm. To jest taki prosty filterek, izolatorek, jak to się mówi. W środku jest transformatorek, a schemat tego układu prezentuje się, moi drodzy, tak. Zobaczcie sobie. Bardzo proste rozwiązanie. Nic dodać, nic ująć. Jeden kanał, drugi kanał, masa, transformatorek, wyjście z drugiej strony i mamy wejście od wyjścia oddzielone na prostym małym transformatorku. Otwórzmy sobie, zmierzmy
rezystancję, czy dla pewności ma taką, jaką producent tutaj napisał. Bardzo lekki ten układzik zamknięty w tej kluczewce z tym trawkiem. Mogliby troszkę lepiej wykonać te przewody, bo czuć, że w środku jest ruchomy element, ale jest to lekkie, czyli tak tutaj zaznaczyli, że waga jest podana. Niestety nie. Może w instrukcji. Czyli 2 gramy. No, by się to zgadzało. Jest to bardzo lekkie. Jak widzicie, tak to się prezentuje. 2 cincze, tyk jacka, czyli pół stereo. Beczułka, nazwijmy to, z transformatorem izolującym w środku. Tak się prezentuje ten transformatorek. Monacore FGA30. Parametry. Wyprodukowano w Niemczech. Ok, teraz moi drodzy, spróbujmy sobie zmierzyć, czy na pewno jest ta separacja wejścia z wyjściem, powiedzmy, zachowana, ponieważ impedancji nie będziemy w stanie tutaj w tej chwili zmierzyć, nie mam miernika takiego. Rezystancję na transformatorze i tak nam pokaże znikomą, więc możemy spróbować zmierzyć, czy między, załóżmy, tą stroną a tą mamy przejście. Czyli zacznijmy mierzyć masę. Ustawmy sobie miernik na brzęczyk. Na jacku masa. I sprawdźmy wyjściową masę. Na jednym cisza, na drugim cisza. Sprawdźmy tą stronę. Masy połączone, obie, zgadza się, ale na jacku też jest cisza. Tak więc przejścia między masami nie mamy. Zobaczmy, czy między gorącymi punktami, czyli już linią sygnałową, mamy jakieś przejście. Miernik milczy, drugie. Miernik milczy. Zobaczmy, czy jest zachowana symetria na transformatorze. Ustawmy sobie mierzenie rezystancji na omy między jednym kanałem, ile nam wskaże miernik. 430 ohmów. Na drugim poziomie 415, mniej więcej jest to zachowane, widać. Gdzieś na palcu niestety ucieka mi przy pomiarze i pokazuje głupota. 435 i również 400. O, 20, 30, 15. No, powiedzmy, że mniej więcej ta strona jest zachowana. Zmierzmy sobie tą stronę. Również do masy i do punktów sygnałowych. 528, 511. Można powiedzieć, że mniej więcej też jest zachowana symetria transformatora izolującego, który wewnątrz jest zbudowany. Rezystancji oczywiście nie zmierzymy, ponieważ jest to cewka, byśmy musieli zmierzyć indukcyjną. Nie mam tutaj takiego miernika niestety. Ok, moi drodzy, teraz spróbujmy podłączyć to urządzenie, ten filtr, separator masy z firmy Monacore, do
komputera. Z pomocą przyjdzie mi tutaj przyjściówka już jedna, ponieważ wejście mam na jacka, więc wyjście zepniemy sobie przyjścióweczką, dzięki czemu ta strona pójdzie do komputera, a tą stronę wepniemy do wzmacniacza i dzięki temu powinien nam się tutaj brum sieciowy i przydźwięk lekko, nazwijmy to, uspokoić. Teraz dokonamy testu, zobaczymy, czy udało się rozwiązać wspomniany problem. Tak więc, moi drodzy, ja spróbuję telefon zdemontować ze statywu i spróbuję Wam jeszcze pokazać to mniej więcej pod biurkiem, jak jest podłączone to do przewodu sygnałowego, który idzie akurat z komputera, więc zobaczymy, czy ten przydźwięk nam zniknie, czy będzie dalej występował. Tak więc, moi drodzy, widzimy się za chwilę w kolejnym ujęciu. Ok, moi drodzy, jesteśmy akurat już pod moim biurkiem. Spróbujemy dostać się do tyłu komputera, żeby wtyczkę wyciągnąć od karty dźwiękowej. Tu mamy wyjście naszej karty na wzmacniacz. Wpinamy wspomniany filtr. Jest tutaj idealnie podpięte. Tak jak mówiłem, jest to ta nasza cała tutaj przyjścióweczka. A teraz ten wolny przewód z tą wtyczką muszę z tyłu podpiąć pod stację. Tak więc, moi drodzy, na chwilę się wyłączę, żeby tam się dostać i trafić w odpowiednie złącze, bo tam jest ich aż 6. I za chwilę do Was wracam. Ok, przewód z filtrem jest podłączony, tak więc możemy już się z podwórka wycofać. Tak to wygląda. Ok, ja się wycofuję z podwórka. Zaraz do Was wracam. Cześć, witajcie w ostatnim ujęciu. Jak widzieliście, po krótkich, małych bojach separator masy został podłączony już do komputera i, jak to się mówi, urządzenie sprawdziło się. Nagle po podłączeniu i włączeniu wzmacniacza cisza w głośnikach. Zero buczenia, zero sprzęgania. Tak więc, moi drodzy, jeżeli byście mieli problem taki, że macie własny system bardzo mocno rozbudowany, jeżeli chodzi o audio, i nagle będziecie słyszeć w głośnikach typowo przydźwięk sieci, na dziś na częstotliwościach około między 35-40 Hz do 60 Hz, będziecie słyszeć dziwne przydźwięki, buczenia, nasilające się, zmniejszające się, i różnie to będzie Wam tam buczało, znaczy się, że macie problem z separacją mas między urządzeniami, czyli Waszym komputerem a sprzętem audio. Czasami przy prostych konfiguracjach działa to bez problemu, nie ma tutaj żadnych tam buczeń, efektów ubocznych, ale niestety w moim przypadku, gdzie mam bardzo skomplikowany system połączeń, kilkadziesiąt różnych urządzeń podpiętych pod sprzęt, rozdzielania sygnałów, crossfadery i inne rzeczy, gdzieś po prostu ta masa mi ucieka i miałem efekt po prostu pętli. System gdzieś dziwnie się wzbudzał na wyjściu. Na szczęście w nagraniach tego nie słychać, tylko wyłącznie na odsłuchu na głośnikach. I tak jak tu już widzieliście, prostym efektem na rozwiązanie problemu przyszedł nam izolator masy firmy Monacor, wersja produktu FGA30.
naprawdę mogę Wam to polecić. Kosztuje to 84 zł. Proszę, paragonik, tak jakbyście chcieli zakupić, żebyście widzieli. Troszkę się można wykosztować, ale nastała cisza w głośnikach, nie słychać nieprzyjemnego buczenia. Muzyka gra bez najmniejszych problemów. Mogę Wam tutaj pokazać. Proszę. Bez najmniejszych problemów. Pełne pasmo. Mój sprzęt equalizer, tutaj analizator ładnie pokazuje, ładnie się wychyla, nie ma z tym najmniejszego problemu. Czyli separator nie wprowadza żadnych zakłóceń, żadnych zniekształceń, żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o pasmo i przesyłany sygnał. Tak więc, moi drodzy, jeżeli byście potrzebowali coś takiego, szukajcie tej firmy, tego sprzętu. Występuje on w różnymi końcówkami: cinch to cinch, jack to jack, jack to gniazdko jack. Jaką potrzebujecie, na pewno taką znajdziecie. Są dostępne na naszym portalu aukcyjnym, tutaj znanym w Polsce. Dostępne są też na eBayu. Na pewno, jak to się mówi, sprzęt Wam się taki przyda, jeżeli się go potrzebowali. Moi drodzy, to już jest końcówka filmu. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Był to krótki filmik o filtrze separującym masę filmem Monacor. Dziękuję, że dotrwaliście do końca jeszcze raz. Jeżeli Wam się film spodobał, zostawcie łapki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Takich filmików z różnymi ciekawymi rzeczami będzie więcej. Nie tylko polska Unitra, nie tylko polski sprzęt, ale również ciekawe inne sprzęty, różne rzeczy, ciekawostki. Tak więc subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Jeżeli Wam się mój kanał spodobał i chcecie go wesprzeć, są stosowne linki w opisach. Możecie tam kliknąć, postawić mi kawę. Lubię kawę, mobilizuje mnie to tutaj do dalszej pracy. Możecie również wesprzeć mój kanał za pośrednictwem odpowiednich linków i opcji na kanale YouTube, którym właśnie oglądacie, czyli mój kanał. Tak więc jeszcze raz, moi drodzy, Wam serdecznie dziękuję. I co mogę więcej powiedzieć? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam. Hej!